witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, wozimy obornik. Zrobię wam tu malutką wstawkę. Na ten moment przy tych cenach nawozów bardzo cenny materiał. Nata ładuje Johnem z krokodylkiem. Fajnie to idzie, sprawnie. Ja tutaj tylko podgarnąłem, bo tu mu o umskło się. Chyba specjalnie, żebym się poruszał, tak myślę. Pół taczki mu spadło, jak nie taczka. O, znowu. A trzeba po prostu przygotować, bo to jest oddalone miejsce od nas, 12 km. Nie, doczekajcie, chyba trochę więcej, 14 km. No. Obornik bydlęcy, pierwszy sort. Jak to pięknie paruje z tego obornika, ile tam jest pożytecznych bakterii, które pracują i wytwarzają tą temperaturę. Rozkładają tą słomę. Słomę, siano. Wejdę do taty, zapytam się, jak tam leci. Co tam u ciebie słychać? To w przeciwieństwie do ciebie, kupanie palę tylko. Patrz, teraz ty wychodzisz. Pracuję. No ale widzisz, chcemy wszystko zmieścić, no to... O kurde. Teraz są... Czekaj, wezmę. Niestety te krokody to fajna sprawa. Człowiek, prawie dwa razy tyle biorę, co na łyżkę, można powiedzieć. No i nie mam tego wbijania się, jak to się mówi, nie? No i mniej spada, bo z łyżki potrafiło zawsze spaść, nie? A tu jedynie... Czepy, jak chcę więcej nałożyć, ale już chyba starczy mi się wydaje. Co powiesz o cenach nawozów? To jest chore, no na pewno musi coś pęknąć na wiosnę. W lutym, jak to się nic nie ruszy, a będą organizowali strajki, to ja tam na tych strajkach wyjadę ciągnikiem, bo to jest chore, no jak? No przecież to wszystko za to będą płacić zwykli konsumenci w mieście i później powiedzą, że rolnik się bogaci. No jak się może bogacić? To jest przecież to tylko od państwa zależy, żeby powiedzieć, nie eksportujemy za granicę, ma nasz polski rolnik mieć tani nawóz, żebyśmy mieli tanią żywność. Nie, oni dążą odwrotnie. Niszczyć jak najwięcej polskich gospodarzy i brać żywność z zachodu. No tak oni dążą, odwrotność. No to jest dobre państwo? Nie cholery. Ale polityką nie powinniśmy się na tym kanale zajmować. Każdy wie jak jest. I każdy wyciągnie sobie wnioski. Będzie głosował na kogo chce. Ja tam nie namawiam na kogo ma... Nie mówię na kogo ma tam głosować. Tylko chodzi o to, że to jest kurde... Nie będziemy dzielić społeczeństwa. No, musimy... no pewnie. Niech sobie głosują wszyscy. Jak chcą, na kogo chcą. To już... Ja myślę, że na wiosnę będzie jakiś bunt, przełom i wszyscy wylegną, bo zobaczą, że w portfelu nie mają, tylko muszą się zadłużać w kredyty. No to tak nie może być. Tylko no nie tędy droga, żebyśmy łopatą przerzucali w jedną i w drugą stronę te pieniądze. No, no bo to niech to kosztuje 100 zł, ale niech ludzie kurwa za to nie płacą. Bóg wie ile później w postaci, że 5 czy 6 zł bochenek chleba półkilowy kosztuje. To jest normalne? Przecież to jest nienormalne. W mieście myśli, że to my, rolnicy, tam tą kasę zbieramy. Absolutnie. Absolutnie. To jakieś tam propozycje, wolne 100 tysięcy od handlu, ale to się tyczy tych garstki, tych malutkich. A ci, co produkują dużo, to co mają? Iść na rynku lokalnym sprzedawać setki ton zboża. Witam was w kolejnej części odcinka. Zapomniałem wziąć kamery, dlatego wezmę telefonem, nagram. Jesteśmy na rzepaku. Rzepak mamy dwa razy regulowany. Jest fajnie dobity do ziemi. Rzadki, ale będzie dobry. Jak tu wygląda korzonek? Korzeń palowy. O, fajnie, tutaj nie ma oznak śmietki na tym. Tak wygląda.
kolorek też złapał fajny. Zawsze po regulacji robi się ciemne. No ale chcę wam pokazać, bo przyjechałem na kukurydzę. Dużo osób się pyta, kiedy będzie koszona kukurydza. I coś widzę, że ona już, jest ten czas. Już jest ten czas. O, samosiewy tutaj powychodziły znowu od niemieckiej granicy. O, coś tutaj lazło. Świeżo wyciągnięte. Jak po tych wiatrach, jak się przewróciła. Jeszcze troszeczkę te listki takie. Biorę parę kolb do domku, żeby zmierzyć, jaka jest wilgotność. A teraz przez ciebie to nie mam jak tutaj wyjechać. Tutaj zawrócisz? Absolutnie. No to cofaj. Bo będziesz wypychał. Jedziemy mierzyć, jaka jest wilgotność. Ile obstawiasz? 82% wody. To co ci się wydało z bimbrownika? Tak. Procent. Nie, no będzie miał powyżej 30. 30? Tak. Nie. Jak 30... Przecież tak ci miernik nie pokaże. Dobrze, dokładnie pokażę. Mówię ci. Przez miesiąc na pewno nie wolno. Miesiąc? Na pewno. Konieczna. Słuchaj, masz... a dziadek mówi... A czego żeś więcej nie urwał? Trzeba było za 20. Bo dobrze wyglądasz, dziadek. No bo i do mózgi już gotowe. Możesz... Do gotowe. Masz. A dziadek mówi, a gdzie ja się załatwię? A ja wiesz, jak mu powiedziałam, między te orzechy, jednego złapie się i drugiego... Wiatr! A ja przeciągnie mówię... się po Oj, tym. Przestań. Oj, dobra. Nie masz co gadać. Musimy gadać. Nie, tak takie rzeczy będą. Tak. Patrz, co to jest, dziadek? No, o co chodzi? No co to jest, dziadek? To. No to. No, kukurydza. No kolba z kukurydzy, Boże. Popatrz na ziemię. Co ty, do szkoły nie chodziłeś? O, masz. No. No, ale ty, a kiedy będziesz kosił? Nie wiem. O, nie wiesz, jak będzie deszcz teraz po tym... A co mam kosić? No. Po tym przymrozku będzie... Teraz ona już jest tak dojrzała, że lepiej nie trzeba, nie widzisz, że łupina jest sucha. No, czego ja... ty się człowieku opóźniasz? Tak będzie jak wyjdzie... papier, no, jak papier. Jak papier. To ma być suche. Jak to jest suche, to jest do koszenia. Byś musiał siedzieć na kombajnie, bo by ci ukradli. Mówi, połowę by ci spuścili, a połowę to są kombinatory. No. Zobacz. Nie gadaj. Banda złodziei. Banda złodziei. No, żeby nie zbił. Co to jest? To do kukurydzy, do mielenia? Ale żeby to było. Ja bym no, to nie pomiar wilgotności, tak? Będzie... Pomiar wilgotności? Pomiar będziemy robić, dziadek. Ile ma promili kukurydza? No to a, do wilgotności. Masz tu test. A ja idę, bo mam dużo roboty. Dobra, niech pomierzy. Sobie. Ile myślisz? Obstawiaj. Ja? Babcia obstawia, ona ja obstawiam. Ma, ona ma wiedzieć, 14, więcej nie ma. 25 ja obstawiam. Dziadek 14? A już mierzy? Nie. No to dzisiaj pomierz. Pomierzę. No. Ja kukurydza. Ty się nie znasz, człowieku. Kukurydza nie ja jestem stary gospodarz, chłopcze. No, ale nie może mieć kukurydza 14? Nie, nie? O 20? Ale jeżeli już zrywasz, to cały rządek. Dwa do końca. Nie, no ja muszę tylko tutaj, do tego pojemnika. Powkładam. No do pojemnika już zerwij po kolei. Nie tak jak ty tu. Tu jest naj... Najwięcej wilgoci. Tak. Najmniej jest tu. No właśnie tak idę. Mam tutaj wyłuskane tak te 11, może i za dużo. Jeden, to zjem. No jest. No. To lubisz takie twarde. Dziadek, ile obstawiasz? Ja mówię 14, a może i 12. Jak może być kukurydza taka sucha? Dobra, bierz. 14 to nie no, 25 to za dużo. 21? Mów. Nie no, mów ile. No 21. Babcia ile? 25 to za dużo, nie? 20? Ja mówię 25. Tak, kurde, patrz, mówiłam no, 25. Dobra, to 27 powiem. No i co? Nie no, ja 21 to już ja ostatecznie. To ja 27. Tamten drugi. Będziemy mierzyć. 27. Dziadek mówi, że 14, że nawet suszarnia. Nie,
Ile? 16. O, dobra popraweczka. Bo ja nie gryzłem ją. No, jest mokra jeszcze. Ale już mąka jest. Jak gryziesz. No i teraz zobacz, milimy. To specjalnie do kukurydzy tylko? Nie, do wszystkiego, do zboża. Najlepiej jak się mieli, wiesz? Bo Marcelinę mnie obudzicie. Dobra. Tutaj klikaj. Tu kliknij. No. No kliknij tu, naciśnij. Test. Odliczanie, widzisz? Odlicza sekundy. Bo pomiar robi. Ile sekund? Czekaj, aż stanie, no. O, mamy. Tutaj. 28? No. Kurde, to ty najbliżej byłeś. No widać, że rolnik. No ale ją nigdy nie musisz dosuszać na suszarni. A gdzie? Przez ten ma, ten co pomoc tam stoi. On ma suszarnię. Tak, no to tak na suszarnię musi iść. No. 28%. Wojtaś. Wojtaś ma. Dużo, nie? No, dużo. A dziadek mówi, że suche. No. Zobacz, teraz jak tu się weźmie. No, ciasto. Ciasto, widzisz? Marek, ojej. Jezu. Wody ma, nie? W sobie. O. Trzymasz? Trzymam, ja trzymam. A jak se chcesz to? Moim zdaniem ja bym kosił i przesuszył i koniec. No bo to jeszcze gorsze deszcze później przyjdą. Przyjdą, teraz będą deszcze po tym. I śnieg ma spaść. W tym tygodniu będziecie kosić jednak, nie? Ma śnieg spaść, bo w górach spadł śnieg. Żebyś na pole poszedł i zdjął koszulki. Bo ale co tak? To nie da rady. Test. Nie opłaca jej się suszyć. Trzeba będzie ją sprzedać mokrą. Przy tych cenach, kurde, paliwa i gazu to się nie opłaca suszyć. Wysuszenie bardzo drogie. Kosztowne. Jest, kurwa, ja mam całe ręce pokaleczone. Te palce tu, te puszki od obierania. Człowieku, to jest. Śpi jeszcze Marcelina? Zajebista, chujowa robota. Nie chcesz robić takich rzeczy? Ty, słyszałem, że kapusta. Gdybyś wiaderko naobierał, to ja muszę 2 godziny człowieku we dwoje łuskać. To nie taka łatwa sprawa. I trzeba najmniej w jedno miejscu na pół przełamać, żeby. No i teraz ona już, kurwa, najpierw mnie przełamie. Przedtem łamała się. O, i wtedy lepiej się obiera. Jeden rządek na obierach, 2 rządki i wtedy tu cyk, 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 cyk. To jest kupa roboty. Oszukają mnie? Pewnie. Ale głupno cię oszukać. Musisz pilnować normalnie, bo jeżeli już jest pusty, to musi się ta rura tak trzęść, pusto, jakiś czas jeszcze leci. A jak on tak cyk urwie i znowu trochę puści, i to jest pół zbiornika, a może i cały zbiornik jest zboża pewnie. Cały heder mi naobieraj i wysyp tam. Co ci naobierać? Kukurydzy kolbą. Jak ty mówisz, że cię palce bolą? Jak wysypiesz i ona tam się pod te będzie suszyć 2 tygodnie, to może się inaczej będzie muciła. Bo tu się muci, ale ciężko. Za 2 tygodnie to Adnan skosi ją. No chyba nie? No. Kiedy będzie? No za dwa tygodnie to ja skoszę, to ci przywiozę kukurydzę, będziesz miał suszoną. A co ty myślisz, że sucha będzie? Nie. Też nie będzie sucha. Nie będzie sucha. No i na ten moment, jak widzicie, kukurydza ma 20... Ile miała? 8? 20. 8 jedna, a druga miała 31. Więc... No jeszcze to musi poczekać. Dam to resztę kurom. Tutaj trzeba będzie zamieść. Idziemy to zanieść. Idziemy do kur. Nie wiem, to musi się ustabilizować. Cip, 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 cip. Cip, 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 cip. Chodźcie, mam coś dla was. O. Cip, 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 cip. Kurde.
Kur. Cip, 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 cip. Babcia mówi, że będzie dobra. Zobaczcie, żeby nie stało.